mówisz o tym, że możemy wytworzyć taki bypass wokół normalnego, naszego istniejącego rynku. No dobra, to znaczy tylko tyle, że również konsekwencją może być to, że co się dzieje. Tak? Są ludzie, którzy mówią, ja nie chcę być widoczny, nie chcę kupować telewizora, nie chcę, żeby rząd wiedział, że stać mnie na kupno telewizora, samochodu, domu, czegokolwiek, narkotyków, obligacji. Posługuje się kryptowalutami, które są ciężkie do wytropienia, trudne, powiedzmy, że są przypadki o tym, chodzą słuchy, że FBI jest największym posiadaczem obecnie kryptowaluty o nazwie Bitcoin. Natomiast no, oni są beneficjentami, tak? Bo są under radar, nie mają jak gdyby żadnej konsekwencji związanej z tym, że wydadzą 1000, 100 tysięcy dolarów. Natomiast no, ich cele nie do końca mogą stać, są zgodne z celami społecznymi, takimi normalnie, które my sobie przyjmujemy za nasze wartości. W związku z tym to jest pytanie o tą drugą stronę, no bo w momencie naszego obecnego stanu płatność kartą, płatność nawet gotówką w wielu wypadkach jest gdzieś odnotowana. Ja nie mogę wyjąć z banku $500 000, bo bank to zarejestruje i powie, aha, Artur Kurasiński dokonał wypłacenia z konta, zobaczmy skąd tą kasę miał. Kartą też nie wypłacę. W związku z tym, jak tutaj to wszystko ma się do tego, czy to się da w ogóle kontrolować? Czyli pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli prowadzisz jakąś działalność przestępczą, cały czas dolar amerykański na świecie jest tym instrumentem, który jest najbardziej popularny i najbardziej anonimowy. Bitcoin pomimo wielu takich twierdzeń, że jest anonimowy, nie jest anonimowy. Można powiedzieć, że jest pseudoanonimowy, czyli wszystkie transakcje odbywają się, wszystkie transakcje są publiczne i odnotowane są na zawsze w tym rejestrze. Czyli jeżeli ja zrobiłem coś złego 2 lata temu, i w pewnym momencie byłem nieuważny i powiedzmy ten mój adres klucza, który został zapisany w tej bazie danych, może być przypisany do mojego nazwiska. A właśnie, jak to jest możliwe przypisanie? Może być przypisanie, no bo ten łańcuch transakcji jest publiczny. Ja tu nie chcę wchodzić bardzo w szczegóły techniczne, ale to wszystko można sprawdzić i to zostaje tam na zawsze. I jeżeli Ty w pewnym momencie na przykład posłużyłeś się gdzieś powiedzmy publicznie jakimś kluczem. I to możesz mnie zmaczować, powiedzieć, ok, to ten użytkownik dokona takiej transakcji, on ma bardzo dużo. Jesteś w stanie rozwinąć całą historię poprzednich transakcji, co potencjalnie może być dla Ciebie bardzo niebezpieczne i nawet wiesz, nie zawsze chcesz pokazywać, bo jesteś w stanie pokazać, nie wiem, ile masz pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc z tą anonimowością Bitcoina to też do końca tak nie jest. Natomiast jeżeli chcesz być anonimowy i przestrzegasz pewnych zasad, możesz to oczywiście zrobić, ale wciąż pojawiają się oczywiście takie rozwiązania. Ja uważam, że pod wieloma względami one są dobre, bo też nie chcesz całemu światu pokazywać, że jestem bogaty, tak? Że jesteś bogaty, też jakby masz prawo do pewnej prywatności. Te argumenty dotyczące przestępczości to są takie argumenty, ja pamiętam, internet startował i to dokładnie to było tak samo. A co teraz? Przecież terroryści będą mogli się komunikować, a wcześniej to takie były historie związane z robieniem bomby, że teraz w internecie to każdy będzie mógł sobie zrobić bombę, bo te instrukcje są gdzieś tam dostępne. No w teorii tak, w praktyce ciężko się jednak robi bombę. Ale wiesz o co chodzi, że byliśmy w świecie, w którym jednak dostęp do informacji był kontrolowany przez trzecie strony i nagle ten dostęp się uwolnił. I... No, teraz znowu mamy ten moment, że jest bardzo kontrolowany, tak? Ale entropia jednak istnieje. Wiesz o co chodzi, więc jakby jeżeli chodzi o tą anonimowość Bitcoina, różnie to z nią bywa, ale de facto to, do czego się to wszystko sprowadza, to jest to, że na poziomie Bitcoina jesteśmy w stanie osiągnąć konsensus, który wcześniej osiągaliśmy za pomocą innych sposobów. No, jeżeli wyszliśmy ze społeczeństwa, które było oparte na jakichś lokalnych społeczeństwach. Maćko, porozmawiamy teraz chwilę o anonimowości, ponieważ to też jest ten wątek związany z przypisanym Bitcoinowi, ta ciemna strona Bitcoina. Jak to wygląda? Bo powiedziałeś o tym, że nie do końca jesteśmy w stanie być do końca ukryci, można znaleźć po blockchainie, ale czy coś jeszcze jest takiego związanego z Bitcoinem, anonimowością, co trzeba byłoby wiedzieć? Znaczy, Bitcoin jest pseudoanonimowy, czyli jeżeli stosujemy go w określony sposób i chcemy się ukryć, to jak najbardziej będziemy w stanie to zrobić. Natomiast wystarczy, można powiedzieć, jeden błąd, że gdzieś będziemy w stanie przypisać nasze nazwisko, naszą tożsamość do danego adresu w bazie danych Bitcoina, w blockchainie i potencjalnie narażamy się na to, że cała historia naszych transakcji... FBI nas znajdzie, więc jeżeli chcesz jakieś nielegalne interesy prowadzić, to cały czas rekomenduję Ci gotówkę, która jest sposobem do wykonywania transakcji, która jest na świecie przez gangsterów, terrorystów Amerykański dolar jest cały czas do tego najlepszy. Natomiast oczywiście jest możliwość wykorzystania Bitcoina w ten sposób, podobnie jak jest możliwość... Bitcoin jest neutralną technologią, także tak samo jak TCP/IP nie rozróżnia, czy pakiety... To jest pornografia, czy... pornografia, pedofilia, czy... Pomagamy tam na jakąś organizację charytatywną, coś. To nie ma znaczenia, on przenosi dokładnie w ten sam sposób. Także to jest technologia, która nie wchodzi w kwestię wartości, ona po prostu... zawiera bardzo proste reguły przesyłu tej wartości, natomiast kwestie regulacji, natomiast kwestie tego, czy to jest dobre, czy złe, to już są zupełnie inne kwestie, które nie są, protokół tego totalnie nie reguluje. A teraz powiedz mi taką rzecz, mamy już to wszystko i czy jesteśmy w stanie wysadzić globalną gospodarkę, zmienić ją na tyle właśnie za pomocą kryptowalut i Ethereum, o którym wspominałeś, bo ja się boję, że to jest trochę taki pomysł na zasadzie zróbmy coś lepiej, ale przy okazji musimy zaorać cały system bankowy, wszystkie nasze relacje finansowe. Jeszcze wrzucamy się bardzo głęboko w kwestie właśnie prawne, typu właśnie tam zawieranie umów i tak dalej. Trochę tym pachnie, to jest taka rewolucja tak naprawdę, tylko naprawdę przez duże R. Znaczy, ja Ci powiem, że totalnie nie patrzę na to w ten sposób, że tutaj będziemy zastępować jakiś system. Jeśli popatrzysz na właśnie media, internet nie zastąpił telewizji. No jest. Sprawił, że stała się ona może mniej istotna pod wieloma względami, ale ona cały czas sobie w pewnych zastosowaniach całkiem nieźle sobie funkcjonuje. Ale internet wytworzył całą masę nowych sposobów komunikacji, którymi możemy się posługiwać. I jeżeli popatrzysz na Bitcoina, to de facto takim, powiedzmy, korem tej technologii jest cyfrowy konsensus. I ładnie brzmi. Cyfrowy konsensus oznacza to, że my jesteśmy w stanie, po raz pierwszy w historii ludzkości i technologii, jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie a propos danego stanu rzeczy, instalując oprogramowanie na swoim komputerze, bez konieczności odwoływania się do trzeciej strony. Czyli historycznie, jeżeli wszystkie nasze instytucje, że demokracja wyrosła w ten sposób, że nie byłeś w stanie głosować nad każdą kwestią, tylko wybieraliśmy posłów i wysyłaliśmy i stworzyliśmy. Czyli ty chcesz powiedzieć, że Bitcoin jest w stanie nam rozwalić Sejm? Ja nie mówię, że Bitcoin będzie rozwalał Sejm, tylko mówię, że Bitcoin pozwala, jeżeli chcemy do tej pory na przykład, jeżeli chcemy zgodzić się na jakąś politykę monetarną na przykład, to musimy wybrać naszych reprezentantów, posłów. Niedawno mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego, którzy jadą i zawożą nasze żądania, powiedzmy. Wiadomo, że nie do końca tak to wygląda, ale w założeniach tak to powinno być. Czyli oni zawożą nasze żądania gdzieś tam do centrali i razem nas reprezentują i my poprzez tych posłów osiągamy konsensus a propos tego, jak polityka monetarna na przykład powinna wyglądać. Czy Polska wstąpi do Unii, znaczy do euro, będzie miał... Czy euro będzie, czy nie będzie euro. Natomiast tutaj nagle jesteśmy w stanie osiągnąć konsensus, instalując oprogramowanie albo korzystając z pewnego protokołu. Czy biorę sobie, instaluję i nagle po momencie mówię, na przykład chciałbym, żeby Polska wdrożyła u siebie system euro, tak? Znaczy... Nie, to wygląda w ten sposób, że ty korzystając z Bitcoina oddajesz głos w pewnym sensie, nie, to nie jest głos, ale korzystając z tej sieci, ta sieć rośnie i staje się bardziej istotna tylko i wyłącznie wraz ze wzrostem ilości użytkowników, bo kod jest źródłowy, jest otwarty, to jest open source'owa technologia, ty w każdej chwili jesteś w stanie ją skopiować i klonów Bitcoina jest bardzo dużo. Ale to, co jest jakby esencją tej technologii jest to, że ona ma bardzo silny efekt sieciowy, czyli tak jak możesz skopiować Facebooka, ale wszyscy są już na Facebooku, więc ciężko będzie ich zachęcić. Więc ciężko będzie zmusić, żeby przesiedli się na coś innego. I to samo jest z Bitcoinem. Pomimo tego, że technologia jest otwarta, wartość samego Bitcoina rośnie tylko i wyłącznie dlatego, że ilość użytkowników zwiększa się, ilość konsensusu, który mamy, że ta jednostka coś znaczy, jest większa, a ten konsensus jest silniejszy, jest konsensusem globalnym. Ten Bitcoin coraz szybciej rośnie. Pachnie mi to trochę takim, to nie jest już demokracja, a może demokracja bezpośrednia, a trochę też taki libertarianizm? Tak? Czy wiesz, bardzo dużo jesteśmy w stanie, czy w Bitcoinie jest bardzo dużo różnych grup, które powiedzmy gdzieś tam chcą narzucić swój punkt widzenia, że Bitcoin jest libertariański, nie, Bitcoin jest anarchistyczny, nie, Bitcoin jest taki, nie, Bitcoin jest inny. Bitcoin jest po prostu sposobem przesyłania wartości i metodą osiągania konsensusu na globalną skalę, której nigdy wcześniej nie mieliśmy. Wracam do tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Raz na 5 lat musimy wybrać kogoś, kto będzie nas reprezentował, natomiast w sieci Bitcoin jesteśmy sieć raz na 10 minut uzgadnia konsensus tego, jaki jest stan rzeczy w globalnej, zdecentralizowanej bazie danych. To jest rewolucyjne pod wieloma względami. Zobacz, co się stało, jeżeli mówimy sobie trochę o polityce. Rosja, Krym, Obama, Mastercard i Visa nie obsługują już transakcji banków rosyjskich, czyli rządy są w stanie używać pieniądza i systemu finansowego jako broni pewnego rodzaju. Natomiast jeżeli patrzysz na sieć Bitcoina, Rosja i Ukraina są krajami, w których jest bardzo dużo węzłów sieci, one cały czas funkcjonują. Czyli... One cały czas funkcjonują, bo ludzie, którzy swoim własną autonomiczną decyzją stawiają te serwery, oni decydują, że nie, nam się opłaca kolaborować, współpracować ze sobą poza granicami, na zasadzie globalnej sieci i przesyłać dalej cały czas tą samą wartość. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. To jest tak z internetem, nie? Czyli możesz z niego korzystać, ale nie musisz. Nie ma tu żadnego monopolu walutowego. Jeżeli uznajesz, że ten sposób wymiany wartości i ten model ekonomiczny jest dla Ciebie w jakiś sposób pożyteczny, czerpiesz z niego jakieś korzyści, to po prostu korzystasz z Bitcoina. Jeżeli uważasz, że chcesz zaprojektować alternatywną ekonomię, to modyfikujesz ten kod i startujesz z równoległą ekonomią. Jesteś w stanie mieć zupełnie równoległy system ekonomiczny i to, co zobacz, co się stało z mediami. Czyli nie wiem, jeszcze 20 lat temu, jeżeli wiesz, mieszkaliśmy w jednym bloku, to powiedzmy, nie wiem, twój sąsiad oglądał prawdopodobnie to samo, co ty. Niewolnice i Zaurę, no. Tak, bo były 3 programy telewizyjne. Dwa kanały, dwa fajne programy, jeden przed dziennikiem, czy tam po dzienniku, tak? I jechaliśmy, wszyscy wiedzieli, hej, a oglądałeś, jechaliśmy autobusem, tak? Teraz zupełnie jest inaczej, tak? Teraz każdy żyje w innej przestrzeni informacyjnej, bo jest tam dostroić się do jakiegoś innego strumienia informacji. No chyba, że Gra o Tron, ewentualnie House of Cards. Są cały czas jakieś tam, powiedzmy, mainstreamowe produkcje, ale cała reszta, ten długi ogon treści jest totalnie gdzieś już gdzieś rozproszony. Moim zdaniem, i to może zabrzmieć trochę futurystycznie w tym momencie, ale to, co się zacznie za chwilę dziać, to jest to, że będziesz miał wolny rynek systemów monetarnych i Bitcoin już pokazuje, że to jest możliwe, ale równoległych systemów w stosunku do Bitcoina pojawia się bardzo dużo, w którym ty będziesz, jeżeli będziesz mógł wybrać system i konsensus, którym chcesz się posługiwać. Czyli będzie waluta dla anarchistów, libertarian, komunistów, faszystów. Wszystkich. I oni będą mogli sobie współistnieć. Jeżeli uznajesz, że ten system Ci się nie podoba, to jesteś w stanie zainstalować sobie inny system i korzystać z innej waluty. I jeżeli jesteś w stanie przekonać innych do tego samego, to jej wartość będzie rosła. Cały czas mówimy trochę bardziej o kryptowalucie konkretnie, natomiast jeszcze mówię się o Ethereum. Czym jest Ethereum? Dlaczego jest takie niesamowicie fascynujące, jeżeli chodzi o to, czym się teraz tym zajmujesz i dlaczego? Ethereum bierze ideę Bitcoina, która jest tym systemem zdecentralizowanego konsensusu z wbudowaną na stałe pewną polityką i ekonomią, pewną polityką monetarną. Będzie 21 milionów, emitowane są według określonego algorytmu. Natomiast jest to raz na zawsze skonstruowany system i albo się do niego przyłączasz, albo nie, ale nie masz za bardzo zbyt dużych możliwości innowacji, tworzenia usług, które zmiany tego protokołu. On jest świetną, globalną, prawdopodobnie walutą, ma pewną możliwość innowacji na tym protokole. Natomiast Ethereum to, co chce zrobić, to jest to, żeby wziąć technologię tego zdecentralizowanego konsensusu, na który opiera się Bitcoin i postawić na niej język programowania, który pozwoli każdemu zaprogramować w bardzo prosty sposób własne reguły interakcji, własny system, własny sposób porozumiewania się z innymi. Oznacza to de facto to, że w tym momencie, jeżeli chcesz eksperymentować w tym obszarze, musisz za każdym razem budować nową sieć. Czyli musisz przekonać tych minerów, czyli tych, którzy kopią tego Bitcoina, żeby zabezpieczyli Twoją sieć, żeby poświęcili swoją moc obliczeniową. Czyli zapraszasz do swojego Facebooka. Zapraszasz do swojego systemu. I to się teraz dzieje, ale to jest trudne. Natomiast w przypadku Ethereum założenie jest takie, że pozwólmy, zabezpieczmy jeden blockchain, który nie jest blockchainem, w którym mamy zaprogramowane na stałe jakieś reguły, tak jak jest to w przypadku Bitcoina, tylko postawmy na nim, stwórzmy z niego ogólny blockchain z językiem programowania I jak mamy ten arkusz Excela, którym używałem tego przykładu wcześniej, że Bitcoin arkusz w Excelu i pewne reguły wymiany wartości, to wyobraźmy sobie, że Ethereum to są takie makra, które nagle możemy pisać. Dobra. Czyli każdy może napisać swoje makro, każdy może napisać jakby odrębną regułę, czyli koszt innowacji diametralnie się zmniejszy. Każdy, kto umie programować, będzie mógł napisać własną aplikację. I to w ogóle idzie dużo dalej, bo to jest w ogóle cała koncepcja tego, żeby aplikacje, że blockchain jest jednym z elementów i cała dystrybucja aplikacji będzie odbywać się w systemie podobnym do BitTorrenta, czyli wyobraź sobie, że w klasycznym modelu, jeżeli Ty chcesz skorzystać z jakiejś aplikacji, odpytujesz jakiś serwer, prawda, który jest konkretnym serwerem, tak. HTTP, www, coś tam. I coś się wyświetla. Natomiast wyobraź sobie tutaj, że wchodzisz do sieci i elementy statyczne Twojej aplikacji zaciągane są z BitTorrenta, natomiast wszystkie elementy dynamiczne, Twoja tożsamość, stany konta, relacje, interakcje w ramach aplikacji zaciągane są z tego programowalnego blockchaina. Czyli jesteś w stanie stworzyć totalnie rozproszony system, na którym wszyscy będą z własną gospodarką, z własną wewnętrzną ekonomią, który może funkcjonować, czyli powiedzmy możemy stworzyć tysiące alternatywnych systemów à la Bitcoin, które możemy zastosować, nie wiem, do programów lojalnościowych, wirtualnych gospodarek, gier komputerowych. Wszystko to będzie powodowało, że koszt tej innowacji będzie dużo niższy. I to, na co pozwoli Ethereum, to jest bardzo proste tworzenie różnych własnych systemów interakcji, systemów monetarnych. Oznacza to w praktyce to, że jeżeli chcemy oprzeć sieć społecznościową, stworzyć własną sieć społecznościową, to w tym momencie możemy te reguły interakcji oprzeć o taki blockchain i nie musimy już mieć Facebooka, tylko możemy komunikować się w oparciu o coś, co jest totalnie, coś, co nie jest kontrolowane przez nikogo. Ja wiem, że to może brzmieć dość abstrakcyjnie w tym momencie, ale jeżeli popatrzysz na to w ten sposób, że jeżeli banki są jakąś trzecią stroną w interakcjach, w transakcjach finansowych, to Facebook jest trzecią stroną w relacjach pomiędzy użytkownikami w ramach danej sieci. On przechowuje Twoją tożsamość, on może zdecydować, jakiego rodzaju pseudonim sobie wybierzesz. Prawdziwe imię, nazwisko tak, pseudonim już może nie. Natomiast tutaj będziesz w stanie na przykład zaprogramować sobie system tożsamości, który będzie oparty właśnie o taki blockchain, który będzie przechowywany zupełnie niezależnie, który będzie miał bezpieczeństwo i przewidywalność taką, jaką ma system Bitcoina. Niesamowite. Na zakończenie, jak oceniasz, jakiego typu czas dzieli nas od tego i w jakim okresie czasu będziemy mogli mówić o tym, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest rzeczywistość, a nie tylko ten faks, odwołując się do tego Twojego porównania z internetu z 1998 roku. Jak to, patrząc po tej skali o szybkości, tak, progresie, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Moim zdaniem, znaczy tutaj w ogóle to, o czym dzisiaj mówimy, wynik tego będzie dwubiegunowy. Czyli albo to zmienia wszystko i spotkamy się za rok czy za dwa i będziemy mówić, wow, że zobacz, co się dzieje. I jeżeli tak się stanie, to stanie się to szybciej, niż się wszystkim wydaje, bo ta technologia działa w ten sposób. Albo okaże się, że jest to totalny jakiś flop i porażka i gdzieś to zostanie zapomniane i będzie, wiesz, mokrym snem grupy geeków. Zero-jedynkowo, ale jeżeli to wypali, to będzie the next big thing, taki naprawdę to będzie next big game changer ever. Tak, bo umożliwi zupełnie nowe sposoby interakcji, które nie są możliwe, znaczy zmienia w ogóle strukturę internetu w pewien sposób. I jest to bardzo fascynujące i dlatego jako Coinify jakby chcemy już wskakiwać na ten pociąg i powiedzmy na tym etapie gdzieś zastanawiamy się bardziej, szukamy, testujemy co jest możliwe, ale jest to tak fascynujące, że w momencie kiedy uświadamiasz sobie co jest możliwe, to nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym. Też mam takie wrażenie. Dziękuję Ci, Maćku, serdecznie za przyjście, powiedzenie. Ja wiem, że to jest temat, którym można byłoby spotykać się, rozmawiać jeszcze przez wiele godzin, ale mam nadzieję, że taka pikuła informacyjna, którą rzuciliśmy widzom, pozwoli przynajmniej na zapoznanie się wstępne z tym zagadnieniem. Moim gościem Maciek Ołpiński z Coinify. Mam też nadzieję, że w pewnym momencie z Maćkiem się jeszcze raz spotkamy, chociażby na przykład za rok i zobaczymy, gdzie jesteśmy, czy to udało się, czy rewolucja doszła do skutku, dlatego że ja jestem tym zafascynowany i przerażony, bo faktycznie jest w tym ogromny potencjał, ale za każdą rewolucją jeszcze są pewne rzeczy, które też są mniej już ciekawe i te chwytę, tak gdyby to, co trzeba zrobić wokół tego, jest też niesamowicie ważne, ale też przerażające pod kątem ilości zmian. Także Maćku, dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo. A Was zapraszam do zgłębienia tematyki kryptowalut, bitcoina, blockchaina, wielu rzeczy, ponieważ być może tam za kilka lat będziecie musieli być, robić, mieć, posiadać. Będzie to częścią Waszego życia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii Zagra 74.